Co pani zrobiła dla Polski przez rok? Bardzo dużo. Tak, ale co konkretnie? Dlaczego pan pyta? Bo każdy poseł ma jakieś zadania. To jest, poseł to jest służba dla narodu. Oczywiście, że tak. Dlatego pytam. Bardzo dużo. Ale bardzo dużo. Ale, chciałabym panu... Ale konkretnie, co panią najbardziej satysfakcjonuje? Co mnie satysfakcjonuje, tak? Zaskoczył mnie pan. Lubię zaskakiwać. To nie powie pani. Dobra, to teraz wrócimy do sprawy Łomży. Ostatnio tam pani Anna zwracała się do pani w kwestii odebranego dziecka. Czy pomogła coś pani w tej sprawie? Oczywiście. To znaczy, bo dziecko jest z mojej informacji odebrane matce, więc jakie działania... Wie pan, że pan dużo złego zrobił w tym temacie. Szmania, nic złego. Upublicznił pan informacje na temat dane dziecka, których pan nie powinien zrobić. To błąd. Powiem panu tak, sytuację bardzo dokładnie znam. Tak? Bardzo dokładnie. Matka ostatnio porwała dziecko. Jak porwała? Matka porwała własne dziecko? Matka porwała ze szpitala dziecko, po czym dziecko od znajomych zadzwoniło na policję, gdzie jest. Także dziecko ma swoje lata, nie? No, ma 12 lat. Proszę pana, ja pani, tej pani, nie będę mówić nazwiska. Tak, nie mówię. Deklarowałam swoją pomoc. Umówiłam ją do wiceprezydent miasta ze wszystkimi osobami, do których miała zarzuty co do pracy, że jej pomogę. I ta pani nie stawiła się na spotkanie dwukrotnie. A czy pani zna procedury prawne, że to nie prezydent miasta decyduje, jeżeli to są? Ale wie pani co, jeżeli pani miała zastrzeżenia do pracy podległym służbom pod prezydenta, więc chcieliśmy to wyjaśnić, bo ja nie wierzę na słowo. Ja po prostu chciałam konfrontacji i chciałam tej pani pomóc, ale pani... niestety, mimo tego, że pani prezydent znalazła czas, tak, i przesunęła spotkanie, żeby przyjąć tę kobietę i pomóc jej, więc pani się nie zgłosiła. Widocznie, więc, wie pan, co teraz ostatnio do mnie dzwoniła, gdzie mam na spotkaniu, ta pani, nie mogą odebrać, powiedziałam, że odzwoni, odzwoniłam. Nie odbierała. Okazało się, właśnie później się dowiedziałam, że ona odebrała bez zgody, jak nie uprowadziła dziecko ze szpitala, z leczenia. Ja nie wiem, czy ona ma prawa, czy ona ma częściowo. Wie pan co, że ma. Według mojej informacji ma pełnię praw. Ma częściowo ograniczone. Ale jak to częściowo? Ona zaskarżyła wyrok pierwszej instancji, nie ma prawomocnego proszę pana, wyroku. Ja panu powiem. Ja powiem panu tak. Ja jako matka, gdyby dotyczyło mojego dziecka, moja córka, gdyby powiedziała, że mój partner ją molestuje seksualnie, to proszę pana, ja bym wzięła to pod uwagę i uwierzyłabym dziecku. Nie wierzę żadnemu facetowi. Bo ojciec, panu też, ojciec to jest ojciec. Każdy jeden obcy facet, gdzie jest dorastająca, pięknie rozwijająca się dziewczyna, to ja jako matka uwierzyłabym dziecku. Jeżeli dziecko ucieka i nie chce być w tej rodzinie, to trzeba się nad tym zastanowić. Jeżeli ona, matka ją odebrała ze szpitala i ona zostawiała u rodziny czy u znajomych i ta zadzwoniła na policję, że tu jest, żeby ją zabrali, to proszę pana, to coś jest nie tak. To pan mi nie mówi, że tam jest wszystko tak jak trzeba. Jest, proszę pana, wiele matek pozwala na to, że ich partnerzy molestują, biją, dręczą psychicznie dzieci. Proszę pana, trzeba otworzyć oczy. Ja jestem matką trójki dzieci, nie uwierzyłam żadnemu facetowi. Własnym dzieciom tak, ale nie facetowi. Także pan nie wchodzi w takie... Proszę pana, to jest patologia, gdzie matka wierzy facetowi, bo jest taki zespół. Jeżeli ona ma z tym facetem dwoje dzieci jeszcze... Chyba troje, bo bliźniaki troje. Jeszcze. Proszę pana, to ona poświęci jedno dziecko, bo ona chce mieć ojca dla tych trójki. I tyle. Dobrze. I pan nie powinien się angażować w takie rzeczy, bo ja dokładnie tę sytuację zbadałam. I wiem, kto przychodził i jestem zawsze otwarta do tego, żeby pomóc. Ale matce pierwsze słowa powiedziałam, pani się zastanowi nad tym, czy dziecko nie mówi prawdy. Dobra, dziękuję. Proszę.